Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Kijku Prawdy. Tak, gdzieś tutaj mogę sobie wywabić... wywabić jakieś kurwa stworzenie dla Jimba. Tam wiem, że w kanałach mam chyba ze dwa czy trzy stworzenia, kurwa nie wiem. Tylko, że żeby wejść tam do kanału i przejść dalej, muszę pocisnąć trochę fabułę, ale zanim to zrobię, mówię, zrobię jakieś stworzenie dla Jimba, a co? Na koniec butelkę spirytusa w ogóle użyć, nie wiem. Co to za kaszkiety? There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Dobra, oni to są jacyś dziwni. Ja chyba muszę wejść do tej szkoły, żeby tam się bawić z tą bakterią czy czymś. Ja nie mam klucza. Dobra, no to no zostaje mi jedno. No robimy fabułę. Robimy fabułę. Bo no. No nic innego nie mam. Nie wiem dlaczego włączyłem mapę. Wróć do Cartmana i opowiedz mu o sytuacji. Dobra, świetnie. Mamy tutaj fast travel. I... gdzie to było? Tu. No i to podróżujemy do Cartmana, opowiem mu o sytuacji. Muszę jakąś kosmiczną misję wykonać w ogóle, żeby dostać się tam dalej. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragon Shout. Ryk smoka. Dobra, bo tu to będzie przydatne do szczurów z tego coś, co sobie poczytałem. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? No tak, to też było coś z tym nie, z pierdzeniem cipką coś było. Alright, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you, and... dragon shout! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Aha. Dragon shout! Find the frequency. Hold. Przytrzymaj. Hold. Come on, you have to trap the air. It's like a fart, but in reverse. Nie ogarnąłem w ogóle. To jest dziwne. W dół, no i tu muszę latać chyba. A. Now you. Na koniec do góry. Dobra, 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 szaję. Przytrzymaj. Hold. Kurwa. Trudne. I'll show you one more time. Suck it in. Niech zaburczy i strzel. No dobra, ja to wcześniej puściłem tę sprawą gałkę. Myślałem, że mogę, a jednak nie. Fuck my life. A nie wiem, jak machać tą lewą gałką, no. Przytrzymaj. I to migałka zwalnia, no i to... I jest dupa. Ja nie wiem, czym ja steruję. Ja mam latać za tą strzałeczką, czy kurwa ja steruję tą strzałeczką, bo ja tego nie ogarniam. Aha, dobra, dobra. No, to teraz chyba czaję. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! To nie burczało, kurwa, ja pierdolę. No i jak... Trzymaj. Hold. O, no dobra, poszło w końcu. Incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny!
could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Serio? Ja napierdzieliśmy Kenemu w ryj, prosto w ryj, no nie. Okay, but dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on it will be easier for you. Yay! Czyli kurwa, w sumie tak średnio ważne chyba kogo wybierzemy i tak się nauczymy wszelakich technik. Haha. Kenny, kumpel odblokowany. Zwarbuj Craiga, idź do szkoły. No w sumie to wiecie co, ja przy szkole to tam byłem niedawno. Także zróbmy sobie fast travel. Tam mamy Jezusa na górze, wii. Nie zapomnij zabrać ręcznika. What? You're weird. Dobra, tu mam jakieś elfy. Oczywiście z elfami się zawsze z miłą chęcią ponaparzam. I ustawił się w pozycji riposty, co? Kurwa, 3 ataki wyprowadził. Tego się nie spodziewałem. Dzika moc. Przed tym się da w ogóle bronić. Dobra, tutaj mamy magię. Mamy też manę, mana 40, nie mam tyle many, szkoda. On ma ustawioną ripostę, także... Kopalnia jaj. I za wcześnie, kurwa. Dobra, mogę go dobić. I teraz tak, młot Batersa. Na tym ziomku. Padong! No też go nie dojebałem, szkoda no. On jest tutaj tylko dar natury tego trochę, coś tam uzdrowił go, jaka pała. Dosyć sporo go uzdrowił, ale powinienem go chyba na tyle mocno jebnąć. No kurwa, tu zjebałem i po kombie, dobra. Za to tego już dobijemy, frajera. I tego też już dobijemy, no. Nie będą mi się tu elfy panoszyły. Dobra, zgarniemy im wszystko. No kurwa, mam pełną ten... miksturę leczniczą niestety. Coś tu jeszcze mamy. O, tu mamy szczury, nie? One mnie gryzą. Niedobre szczury. Nie, dobra, nie wiem jak tego użyć w tym momencie, nie. No dobra, tutaj mam ryk smoka. To co teraz? Jak ja tego mam użyć niby? No mam ryk smoka, ale nie wiem jak go użyć. Warning. Prawą gałką? Nie. No już cholera jasna, czemu mi gra tego nie powiedziała? Jak ja mam tego użyć? Czy tym? Nie, tu mam kurwa ekipę, nie. Opcja. Ja tu nawet nie ma sterowania, Jezu. Dobra, fuck this shit, nie wiem jak tego użyć tak po prostu. Aha, dobra, tutaj jest Craig. Craig, this is detention. Okay, stop looking at your watch because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar and I'm a level 6 thief and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Haha, ale jestem ja. Idź na stołówkę. Mogę wejść tędy? Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Tak? You are in breach of school law and must be punished.
No tylko z jednym, no halo. Halo, panie kolego, panie kolego. Pięknie. Jeszcze go dobiłem, jeszcze go walnę pałą, naszym młotem. No jest po tobie, koleżko. Cienki ten dyżurny. No musiał sobie w ogóle manę podratować, podładować. Oh god damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Za 10 minut już mnie nie będzie. Co masz ciekawego, kolego? Pukiel rudych włosów łonowych. Chuj, rudy włosy łonowe, nie wiem. Jakieś krzesła, możemy to chyba rozjebać. No dlaczego? No jak mogę, to rozjebie, nie? Też mogę prospierdalać wszystko. No, nakrętka. Wygląda jak kapsel, ale to szczegół. Dobra, czekajcie, tu coś mamy. Student Achievements. Coś jeszcze znajdziemy ciekawego? Szkoda, że stąd nie mogę nic zajebać. Jak to rozbiję, nie mogę rozbić. Dobra, ewidentnie mogę iść tylko na prawo. Bo tak. Mogłem połamać mopa, to połamałem. Stań naprzeciwko ognia, by użyć na nim ryku smoka. Przesuń R w dół i w górę, aby uwolnić... Aha, dobra. A najpierw sobie zbiorę, co mogę. A, już teraz nie muszę częstotliwości, tylko biorę... Aha, super. Jeszcze nie muszę czaić, wiecie, z tym ustawianiem tego, to się tylko raz robiło, spoko. Dobra, No nie no, klucz do szafki, seriously, czekajcie, tutaj mamy basement, ale nie mogę wejść. No chciałem sprawdzić, póki wiecie, póki jestem tutaj. Czekajcie, tutaj jest jakiś frajer, ja tutaj mam coś, mówię, że nie przejdę z więzieniem, bo nie mam klucza, no dobra. Znajdź wait a second. Badum. Czyń Pokémon. Tam znowu jest ten robocik, on mnie prześladuje, ja wam to mówię. Tu nie mam klucza. Rozjebamy krzesła. Ej, on mnie uderzył. Przepani, on mnie bije. Dobra, on widzę, że ma tutaj jakąś dość sporą obronę, co? Ale... To powinno go w miarę ogłuszyć. Trochę go dojebać, to po prostu pancerz musi zejść, okej. Okay. I spoko. Dobra, to teraz użyjemy na niego piorun, znaczy tego. Rozkręćmy się. Pięknie. Nie wiem, czy to mu zadało jakieś większe obrażenia, ale spoko. Teraz użyjemy kijka. Dobra, już nie ma pancerza, to dobrze. Teraz młotek i powinno być chyba w sumie po nim. No właśnie. Także po gościu. Rude piegi, jej! No ciekawy motyw, żeby zadzwonić z telefonu. Co tu mogę zrobić? Jej! Kiedyś śmieszne wszystko, to chyba tak takie... Mosiężny klucz. Zdobądź mosiężny klucz. Kurwa, jak? Jak tu przejść w ogóle? Halo? Trzeba tam się chyba gdzieś wrócić. To jest do kafeterii, tu jest potrzebny, kurwa, srebrny klucz. Jeszcze żadnego tak... A, czekajcie. Nie, no dobra, na czarno jest, bo... Ja przez chwilę myślałem, że mi się, kurwa, coś znalazło. Ej, ja tu nie zebrałem stafu? Jak to możliwe? Basement, nie mogę tu wejść. Dlaczego, gro, to jest wyjście, to chuj. Co ja mam teraz zrobić?
No tu jest kafeteria. Computer lab. Tu mi jest potrzebny klucz. Tak mogę dopierdolić. Aby ominąć niektóre przykłady, musisz skorzystać z pomocy towarzyszy. Przytrzymaj lewy bumper i wybierz narzędzie rozkaż kumplowi lub naciskaj LB, dopóki nie zostanie wybrane. Aha, co teraz? Co ja mam mu rozkazać niby? Halo, ale co ja mam mu rozkazać? Rozkaz kumplowi. To co ja mam wskazać? Zaraz. Ale co teraz, no? Bo mam wybrane rozkaz kumplowi, no i co? Przytrzymaj lewy trigger i wskaż ikonę kumpla za pomocą lewego lub prawego. Naciśnij RT, aby wskazać kierunek swojemu towarzyszowi. No, jaki ja mu kierunek wskazać, bo ja nie wiem. Coś mi się podświetli, zmieni kolor, zrobi się zielone. No nie wiem, to jest janitor jakiś. No ja nie wiem, co ja mam mu wskazać w tym momencie. Halo, no pogubiłem się, gro. Dobra, wiecie co? Poczekajcie sekundkę, dobrze? No dobra. Wiecie, kurwa, co chodziło? Nie to wcisnąłem. Tu jest Lużyna. Mogę wybrać, kurwa, Kennego. No. Badum, jak się teleportował. Fantastycznie. No i teraz mogę mu, kurwa, wskazać tego ziomka. Cycuszki. No i Kenny go powalił. No nie mogę z nic. Nie mogę z niego zebrać, dobra. Czyli się wszystko sobie zbieramy. Tutaj mamy janitor. Mogę tu wleźć? Mogę. Czy ja tu coś znajdę w ogóle? Mogę pochlupać wodą, nic tu nie ma ciekawego. Nie, tu jest szafeczka, dobra. Naszywka uzdrowiciela. Weź wszystko. Dobra. Tutaj mamy trzech przeciwników. Także będziemy się znowu musieli napierdalać. No w tej grze się ciągle z kimś napierdalamy, nie? Dobra. Zdolności. Na pewno wiecie, kopalnia jaj na sam początek, nie? I... Pięknie, kurwa, idealnie. Triple attack poszedł. Łuk Kennego. A jakie Kenny ma zdolności? Oczarowuje zwierzęta swą rodą i nasyła je na przeciwników. Bierze wroga z zaskoczenia, dając mu buziaka, obrzydza cel. Jebać to. Weźmiemy łuk Kennego, zobaczymy jaki to ma, jaką to ma moc. Aha, tutaj jakieś... A, zielonym tylko. Dobra, mogę tylko A. Dobra, tu mnie... Rudzielec mnie dotknął, pomocy! Kenny mi nie żyje, halo? Zwierzęta go wpierdalają. Czekajcie, gdzie tu jest ten? Gdzie jest Taco?
Nie mo... No zeżarły mi Kennego, jakie skurwisyny. Dobra, teraz jebnijmy może tego gościa tak za dwa razy. Pięknie. Niestety on ma... Aha, nie uderzę raz. O kurwa, piłka. Dobra. Podleczmy się. Nie, mała mistura lecznicza. I jebnijmy tego gościa tu na dole, bo mi będzie przeszkadzał ewidentnie w tym momencie. A już nie będę go dobijał, nawet nie ma sensu. O, Kenny wrócił. Pan sam wraca po którejś rundzie. Zajebiście. No tak, przecież on jest kurwa jebanym nieśmiertelnym, nie? Dobra. Obrzyjmy tu zatem. Poruszaj. W lewo, w prawo. I co teraz? Tak po prostu? Udało się. O, jaka fala poszła, Jezu. Rudy strażnik korytarzy. Ktoś tam padł. Ten się trochę uzdrowił, ten też się trochę uzdrowił. Dobra, to dobijmy ich zatem. Badong! Kurwa, 4 życia mu zostało. Fuck my life. Pan coś razy 2. No jaka pała, ale zginął. Czesiek. Łuk Kennego. Naciskaj A, ilekroć zobaczysz serce. A, dobra, ma taki triple atak. Dobra, to teraz już wiem, o co w Kennem chodzi. Damn it, you hallway monitors need to stop playing around. He's got the brass key. He's some kind of dragonborn. Now look, this is detention time, not time to play Dungeons and Dragons. And besides, he's never gonna get inside here because to open the door you need the gold key, and the only way to get the gold key is by getting the silver key. Okay, which even if he has the brass key, he still hasn't made it past the boss level. Tak musi przejść poziom z bossem. Dobra, no mam mosiężny klucz, świetnie. Weźmy wszystko. Weźmy wszystko. Weźmy wszystko. Ale się tu obłowie, no kurwa. Ja myślałem, że to mi Kennego myszy zeżarły, a tu patrzcie, inne rzeczy były. Mogę tu wejść? Nie mogę. Czemu nie mogę wejść na base MM? He's here, guard the key. Dlaczego to ten? Dlaczego ja w niego pierdzę? Mam tutaj coś rozkaz kumplowi. Nie, czekajcie, mogę peta strącić. Kurwa, to chcę. Hadong. Dobra, tu się wszystko podpaliło. Dlaczego on się odwraca do Kennego? Kurwa, jego mać. O, dobra, o to chodziło, no. Kurwa, nie rozkminiłem tego, że ja muszę stać w lewo, żeby walnąć pierda w prawo, no. Jakieś kolejne, kurwa, odznaki tu łapię. I to muszę rozdupczyć. Idziemy tam do nich, tu jakiś ziombel już leży. A nie wiem, dlaczego on leży fajerwerką dostał, czy co? Dźgnął mnie, jaka pała. Się tak nie bawię, halo kolego. Jak ja zaraz na tobie pipę użyję. Nie mogę jeszcze raz, szkoda. No tutaj mi się trochę... Użyjmy może kurwa tej wody naszej, żeby nam się tutaj nam kolega nie wykończył. Minusy usunięte, jej! Dobra, i łuk Kennego. Łuk Kennego jest dosyć damage'owy. Zdjęta cała tarcza, elegancko. Teraz go walniemy pałą standardowo. I znowu kurwa łuk Kennego. Jakie to słodziaszne. Trzeci, ostatni, dobra. No jeszcze raz, jeden raz atak pałą. I po gościu.
Dobra, weź wszystko, weź wszystko. A co ty taki? No mogę chyba na nim użyć ten, bo tam jest taka łapka, nie? Nie, czy to musiałbym... Czekajcie, a może muszę użyć Buttersa, co? Wait a second, wybierz kumpla. No widzicie, tu mogę użyć Buttersa. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. O, dał mi srebrny klucz. Dobra, to mogę sobie zmienić w takowy sposób. Kurwa, to chciałem. O tak. Co mi te książki dały? A, tu mam szafkę, perukę kolejny. O nie, zajrzałem tych rzeczy w ogóle już w cholerę. Tu coś mogę zgarnąć, gotówki, markiery. Dobra, lećmy jeszcze, zobaczymy. To mam jeszcze srebrny klucz jakiś, jakiegoś bossa ponoć. Nie wiem, gdzie ten srebrny klucz się używa. Basement? Nie. Tu w ogóle nie mogę wejść. O Jezu, to jest jakiś szkielecik. Ktoś się chyba bawił w chowanego. Tu byłem. Teraz tu mogę użyć srebrnego klucza, dobra. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym wszystkiego nie przeszukał. Na szczęście tylko trzy szafki, co? Dobra. I muszę go chyba zestrzelić. Jej, mamy złoty klucz, to nie było jakieś trudne. Dobra, uwolnić dzieciaki ze stołówki. Co, będziemy walczyć z dyrektorem pewnie. Uwolnijmy ich zatem. Co tu się będzie działo? Że jeden koleś, co? Szef dyżurnych. Jaką on ma pałę z piłką. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Deadly Force is authorized. Jeszcze ma jakichś frajerów ze sobą. A, mogę go bić. Jeden życia mu zabrałem. Dobra, to na bossie użyjemy sobie tego. Pięknie. Jeszcze go jebnę raz. Teraz Butters. Butters jebnie młotem. Nie, dobra. Młot burzy. A, to i tego sięgnie. Dobra, czaję. Elegancko. Tamtego poraziło tak mocno, że aż mu się kurwa włosy zjeżyły na kurwa fiucie. Tu, że się nawet obroniłem. Atak z powietrza. Dobra, podleczmy trochę Buttersa. Niech ma dużą, kurwa, miksturę leczniczą. I teraz tak. Tego jebniemy gościa dwa razy. Elegancko. Teraz Buttersowi podniesiemy pipę. Żeby jeszcze raz jebnął piorunem, to i tamten mały skurwysyn zniknie, co? 120 many, 30 many. Gdzie jest pipa? Tutaj pipa rośnie, dobra. Jebniemy tym piorunem. Okej. Elegancko. I tam gościa już nie ma. Tam już gościa nie ma. Ten egzekutor się kurwa obudził, ale już jest po nim, tak szczerze mówiąc. I młot Buttersa normalnie powinno starczyć. Elegancko padł. A i tamten już się nie odzywa, co? Już jest miękka faja. Miał coś ciekawego? Klucz do szafki dyżurnego. To chyba ta szafka. Jej, buława odnowiona, podbite okno, coś tam, o kurwa, podbite okno.
fuck my life. Dobra, uratujmy jeszcze te dzieciaki. Ucieszona. Yay. Thanks for busting me out, kid. Who are you? Jestem niemową. What's your name? Jestem niemową. Oh, well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. You better keep walking. No i dobra, mamy nowego kolegę, zdolność odblokowana. Ulepszenie dostępne, masa komunikatów, wróć do Cartmana, spoko. Ale czekajcie, ja mam ulepszenie. I ja mam ulepszenie. Czekajcie, tutaj co jest? Idealny atak przerazi wrogów, co obniży ich obronę. Tutaj jest ogłuszone cele, otrzymują dodatkowe obrażenia. No... Czekajcie, coś mam w dodatkach? Nie, muszę mieć jeszcze dwóch znajomych. Mamy magię, dobra, czekajcie, to zdolności. Nie no, ten kob jaja jest dosyć, wiecie, skuteczną rzeczą, że tak powiem. No, ogólnie czwarty poziom, jest fajnie, także dobra. No, dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.